Słowa Ewangelii według świętego Jana. Na 6 dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów jego, ten, który go miał wydać. Czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano. Na to Jezus powiedział: Zostaw ją, przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale mnie nie zawsze macie. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest, a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili stracić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa. Na 6 dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii. Pojawia się w rzeczywistości opanowanej przez zło, zdominowanej przez grzech. On wejdzie w to, co święte, w mękę, w cierpienie z miłości. Zobaczmy, święte jest cierpienie z miłości. Jesteśmy w klimacie smutku, wyciszenia, oczekiwania na to, co nieuchronne, przeżycia, które nas przerastają, w tajemnicę, która wewnętrznie udoskonala, prostuje, oczyszcza. Maria przy stopach Jezusa, zajęta ich namaszczaniem. Nogi są symbolem ludzkiej siły. Ona, namaszczając nogi Pana, pociesza Go, a tym samym umacnia na czas męki. Kobieta, której drogi życia się poplątały, która doświadczyła wielu słabości i przykrości od ludzi i od swoich namiętności, przygotowuje Jezusa na mękę. Nie czynią tego Jego uczniowie, choć chodzili za Nim i słuchali Jego słowa. Maria też umacnia się przy stopach Jezusa. Nie można uczynić tego, co ona czyniła, nie kochając lub nie czując się wielkim grzesznikiem. Piękne są stopy kobiety, które prowadzą ją do stóp Jezusa. Piękne są stopy człowieka, które od grzechu idą w stronę skruchy. Ludzkie włosy są znakiem zdrowia lub jego braku. Włosy kobiety są symbolem jej piękna, jej urody. Włosy Marii były w nieładzie, gdy ocierała nimi stopy tego, który ją bardzo umiłował. Nieład włosów był odbiciem nieporządku wewnętrznego, znakami bardzo czytelnymi od strony zewnętrznej. Maria przyznawała się do swojej wielkiej winy. Równocześnie łączy ona przeżywanie winy z przygotowaniem Jezusa na śmierć. Włosy w nieładzie, znakiem braku zdrowia, przede wszystkim duchowego i moralnego. Z drugiej jednak strony mogła pięknie uczesać włosy, lecz nie byłby to prawdziwy obraz jej wnętrza. Ona stanęła przed Jezusem prawdziwa, a tym samym piękna, bo człowiek prawdziwy jest piękny. Piękno jest w większym stopniu wewnętrzne niż zewnętrzne. Nie istnieje piękno, nie istnieje piękno wewnętrzne przy nieautentyczności i szczerości zewnętrznej.
Piękno jest tam, gdzie prawda i dobro, zgoda, harmonia, skrucha i szczerość. Piękno kobiety to jej wrażliwość, to bezinteresowna dobroć, piękne myślenie i umiejętność odczuwania z tym, kto ją kocha. Jezus kochał Marię. Wiedziała o tym, dlatego pozwoliła sobie na bycie tak blisko. Ona zachowuje się tak, jakby nie interesowało ją to, co inni powiedzą. Tak się czuje człowiek, gdy dotknie go prawda, gdy przeniknie go skrucha i głębokie pragnienie prawdziwego życia. Jezus jest silny miłością Ojca, miłością sprawiedliwych, ale i grzeszników. Czyż wycieranie włosami stóp Jezusa nie jest wyjątkowym gestem wdzięczności Marii za opatrznościowe czuwanie na nim? On czuwał nie tylko nad każdym jej włosem, lecz i krokiem, gestem, słowem, spojrzeniem. Czyż to nie wielki paradoks, że kobieta cudzołożna dokonuje zasadniczego obrzędu namaszczenia Jezusa przed Jego śmiercią za zbawienie świata? Zobaczmy, ostatni, mówimy, w oczach ludzi będą pierwszymi.